Witam was wszystkich z tej strony Tromba, witam w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj mam dla was przygotowane specjalne Q&A, ponieważ przed wyjazdem do Stanów stwierdziłem, możemy nagrać Q&A, ale w taki inny sposób, że wiecie, że przy każdym na przykład innym krajobrazie albo w jakiejś fajnej sytuacji odpowiem po prostu na wasze pytanie. Dlatego w dzisiejszym Q&A każde pytanie jest po prostu nagrane w innym miejscu w Ameryce, a pierwsze jest nagrane w Polsce, właśnie tutaj. Także co? Przechodzimy do pierwszego pytania, moi kochani. Jaką masz wadę oczu? No to tak, okulary od razu powiem, noszę już od paru lat. Wadę miałem zawsze, taką małą, słabo widziałem na lekcjach, musiałem mrużyć oczy, ale przejdźmy do wady. Minus jeden, minus półtora i jakiś astygmatyzm, jakieś ja tego nie rozumiem, ale no nie mi to wiedzieć. Wiedzą o tym ludzie, którzy badają mi oczy i sprzedają mi okulary. Moi kochani, ale zanim przejdziemy do drugiego pytanka, to koniecznie proszę was o to, żebyście zostawili subskrypcję na tym kanale. Na tym właśnie moim kanale tutaj jest taki guzik, lata sobie dookoła wszędzie. Zostawiajcie suby, lajki, no i mordy. Lecimy do następnego pytania, już w Ameryce. Mateusz, co zrobisz na milion subskrypcji? A myślę, że może jakiegoś trunk streama. I jeszcze może jakieś dwa specjalne dodatkowe. A, no może jakieś dwa, ale to wiesz co, to dopiero na 2 miliony. O, elo, ej, mordo, od ilu znasz Freeza? A, wiesz co, 2 lata i miały być lata, no to 2 lata. Dobra, dzięki, siema. Kurczę, no, matka ma 3 córki, każda z nich ma 1 brata. Ile dzieci ma matka? Tak się ostatnio zastanawiałem. Ale nie wiem, chyba nikt mi nie powie. 4. Cztery dzieci, nie? Prosta sprawa. Ej, Mati. No? Skąd ksywka Tromba w ogóle? Tak ogólnie, no to w sumie od nazwiska. Zawsze, ja mam na nazwisko mam Trąbka, jak zresztą pewnie wszyscy wiecie. No i w podstawówce po prostu zaczęli do mnie mówić po nazwisku. Mi się to nie podobało, bo po nazwisku jest tak troszkę chamsko. Więc wymyśliłem sobie ksywkę Tromba, nie wiem nawet czy sam, czy nie. W każdym razie zaczęli do mnie tak mówić od podstawówki. Więc przez całe te lata ta ksywka się przyjęła. Ja się do niej bardzo przyzwyczaiłem, no i teraz jestem Tromba na YouTubie. Kiedy się Tromba ogolisz? Wiesz co, tak w sumie wchodzę w życie dorosłe, więc coraz rzadziej się golę. Mam nadzieję, że wam się spodoba mój zarost. O, pytanko od widza kolejne. Jak się poznałeś z Freezem? No wiecie, generalnie 2 lata temu, w wakacje, jak tak Pokémony stawały się dosyć bardzo popularną grą, w sumie wtedy ta gra wyszła, była taka miejscówka w Krakowie, nazywa się Manga. Takie jakieś muzeum Japonii. No i co? O, w ogóle stresuję się troszkę, bo tak siedzę na skałą, ale jest w porządku. Opowiem wam o tym. Przyjechał Karol sobie na rowerze. Ja go tam kojarzyłem z YouTube'a. Wcześniej oglądałem jakieś filmy, że coś tam o Pokémonach nagrywał. Przyjechał na rowerze i tak myślę, a podbiję do gościa. Ja jestem spoko, wyluzowany, otwarty na nowe znajomości, podbiłem. No i spytałem się, czy ma z kim grać, powiedział, że nie i w sumie od tego się zaczęło tak naprawdę. Potem się już spotykaliśmy, pograliśmy w Pokémony, a teraz siedzę sobie z nim na Grand Canyonie. Troszkę się stresuję. Dobra, ja szybko uciekam, dziękuję bardzo. Muszę przyznać, że bardzo ładne widoczki tutaj są. Są też renifery. Proszę bardzo, tam se stoi wariat renifer, już wam go przybliżę. A nie, to nie renifer, łoś! Czemu powiedziałem renifer? Renifer! Chciałem powiedzieć łoś! Renifer! Dobra. Idziemy do pana łosia, bo pan łoś ma dla mnie pytanie. Dobra. Łoś, wszedłem już do ciebie, masz dla mnie pytanie. Zaczynam z telefonu, bo w zejmie... O kur... O man! Chciał mi zabić! O nie! O nie! Dobra! To niezłe pytanie, trafne. Pytam się innego łosia! Tu pani krzyczy na nas, że uwaga, bo ten łoś przed chwilą charge'ował na jakieś serio? Dzieci. No bo tu są dzieci i dlatego charge'uje, on chroni dzieci. No, tak powiedziała, ja tak wołam was, ej, uwaga! Ja to nagrałem. Ja wiem. Ale Tromba. O stary, wiesz jak się pisał. On się zbliżył w pół metra. On się w pół sekundy zbliżył tak do mnie. Mówię, ja pierdolę. Tromba. Tromba w pół sekundy był po drugiej stronie. Nie klepię po plecach. To był najlepszy na świecie. Przestraszył mnie ten łoś. Dobra, idziemy do innego łosia się spytać. Dobra, wydaje mi się, że dziewczyny mnie bardziej lubią. Więc idziemy do pani łosicy. Tylko że jest odwrócona tyłem do nas. To nic, tak czy jak ma dla mnie pytanie. Pytanie brzmi, kiedy planuje
czy planuję następny tatuaż? No to tak, planuję następny tatuaż. Może wydzieram sobie łosia, może nie. Ale na pewno w najbliższym czasie się dowiecie, bo jestem już umówiony na sesję. A może uciekającego trąbę przed łosiem wydzierasz? Zastanawiam się, ale muszę to przemyśleć. Kolejne pytanie. Wolę koty czy psy? Mam psa, a łapka jest w ekipie, więc ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że porówno. Koty są troszkę inne, psy są troszkę inne, ale po prostu kocham zwierzęta, szczególnie łosie, które mnie gonią. Trąba, czy masz dziewczynę? Z przykrością dla moich fanek, mam dziewczynę. Może kiedyś się dowiecie, jak ma na imię. Trąba! Co? Czego masz w planach robić live'y? A live'iki? Live'iki stary, no! Generalnie z Fortnite'a, z League of Legends. Tak myślę pół na pół, ale może kiedyś zrobimy coś innego, może jakieś horrory z wujkiem Łukaszem! Swoją drogą, bardzo ładny tygrys, a obok jest jego kolega i ruszają sobie ogonem. Fajnie! Zostaw mnie, to już jest cringe! No i kolejne pytanie od was. Jakim sportem się interesujesz? No to co? Głównie piłka nożna, bo kiedyś grałem troszkę, chyba parę lat w sumie, więc głównie piłka nożna, ale też sporty walki, jakaś koszykówka, coś takiego. I w sumie tyle, no mogę powiedzieć siłownia, ale nie wiem, że to jest sport. Nie no, w sumie to jest sport. To siłownia. Czemu myślałem, że siłownia to nie sport? Dobra, to tyle. Patrzcie, tutaj fajne kasyno za nami. Byłem w środku, niestety nie zabiorę was do środka, no bo wiecie, no, nie jesteście pełnoletni. Przynajmniej nie wszyscy. Dobra, moi kochani, kolejne pytanie od was. Jaka jest twoja ulubiona roku? Jeszcze raz. Dobra, moi kochani, kolejne pytanie od was. Jaka jest twoja ulubiona pora roku i dlaczego? Pozdrawiam. Też pozdrawiam oczywiście. Moja ulubiona pora roku? Lato. Najwięcej można zrobić, najwięcej możliwości. Najmniej człowiek choruje tak naprawdę. No dobra, są klimatyzacje, przez które człowiek choruje, ale da się to jakoś, wiecie, otworzycie sobie okiennicę i jest git. No. Ale tak ogólnie, no to tylko lato. Tylko lato. Bo po prostu możemy robić z ekipą fajne materiały, a w zimie troszkę to jest ograniczone jednak. Nie lubię zimy w ogóle. No i kolejne pytanie, moi kochani. Jakie miejsce na świecie chcesz jeszcze odwiedzić? No to co? Jednym z tych miejsc było LA, ale że pytanie jest, jakie chcę jeszcze odwiedzić, to na pewno Nowa Zelandia, na pewno Japonia. W sumie tak naprawdę tyle to są z takich moich celów. No o, przepraszam, jeszcze chciałbym bardzo polecieć na Islandię. Ale to jest, myślę, chyba taki najbliższy mi cel. No, bo wydaje mi się, że Islandia jest najbardziej przyziemna, no bo jest jednak najtańsza z tych wszystkich kierunków, które wymieniłem. Także Islandia, Nowa Zelandia, no i oczywiście Japonia. Kolejne pytanie. Czy moje tatuaże coś znaczą? Szczerze, jedyny tatuaż mój, który coś znaczy dla mnie, to jest pierwszy tatuaż, to jest, o, proszę bardzo, ten tutaj. To jest róża wiatrów. Jest moim pierwszym tatuażem, dlatego chyba najwięcej dla mnie znaczy po prostu. Przy okazji lubię podróżować i spodobał mi się ten klimat. A tak to moje tatuaże są tylko ze względów, po prostu mi się podobają, po prostu chcę je mieć, zawsze mi się podobały. No i to jest ta odpowiedź. Przy okazji patrzcie, jaka ładna furka. Kolejne pytanie. W jakim wieku chcesz wziąć ślub? No, zastanawiałem się nad tym kilka razy, ale tak ciężko jest określić tak naprawdę. Myślę, że... Bo można powiedzieć, że na przykład 25, 26, 27, no ale nie wiadomo, jak się życie potoczy. Wiecie, jak się spotka miłość życia i się w rok stwierdzi, że chcecie się pobrać i jest taka decyzja, no to spoko, ale ja osobiście uważam, że trzeba się najpierw ustatkować. No żeby to życie nie było takie szalone, wiecie, no na przykład teraz jestem na pustyni, nie? No i generalnie to jutro, nie wiem, za jakiś czas będę w Polsce, potem może znowu gdzieś będę. Tak mało ustatkowane to życie jest tak na razie. Więc trzeba się ustatkować, na pewno opuścić tą pustynię. Kolejne pytanie od moich kochanych widzów. Jak tam w Stanach? Ano widzicie, bardzo fajnie. Tu jestem właśnie na Santa Monica Pier. To takie fajne molo w Santa Monice. Spędziłem bardzo fajnie czas w LA z chłopakami, którzy są za kamerą. Generalnie bardzo spoko, bardzo fajnie. Byliśmy w Grand Canyonie, byliśmy tu i tam. Miło spędziłem czas. Byłem też rok temu, także wiecie, no. Oglądałem bardzo dużo świata przez ostatni rok, łącznie z dzisiejszym wyjazdem. Boże, z dzisiejszym wyjazdem w tym roku. Jestem zadowolony. Na pewno kiedyś wrócę jeszcze do Ameryki, ale przed Ameryką zwiedzę jeszcze kraje, które wymieniłem poprzednio. No, może chociaż jeden.
Dobra, moi kochani, dotarliśmy do końca tego odcinka i wam bardzo dziękuję. Co z tego, że wyglądam tak samo jak na początku, po prostu nagrywałem w ten sam dzień, w sumie w tym samym czasie. I początek i zakończenie, ale dobra, wróciłem już na stałe do Polski. Niebieskie włosy, pistolet w dłoni. Troszkę po tych Stanach jestem bardziej szalony niż byłem, dlatego czekajcie na kolejne odcinki!